A teraz, aby uświetlić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej, uczniowie naszej szkoły przyznali wyróżniającym się w różnych dziedzinach pedagogo tytuł Złotego Nauczyciela. Nauczyciele typowani byli w 10 specjalnych kategoriach. Głosowanie było anonimowe, a brali w nim udział wszyscy uczniowie klas 4, 5, 6, 7 i 8. Oczywiście oprócz tych, którzy w dniu głosowania byli akurat na paradach. No cóż, stracili oni jedyną okazję, aby oddać swój głos na ulubionego nauczyciela. Ale nie przedłużajmy. Otwieramy wielką galę nauczycielskich wyróżnień. Złota elegancja, czyli nauczyciel, który jest najbardziej elegancki, otrzymuje pan Roman Babski. Tytuł Złoty Belzec,
czyli nauczyciel, najlepszy z najlepszych, przyznany został panu Arturowi Gromowi. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie, szczególnie tym, którzy na mnie głosowali. Chciałbym powiedzieć, że widzimy się w poniedziałek na lekcjach, co po niektórych przypomnę. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Podziękowaniu za trudną pracę, wskazanie właściwej drogi, życzymy dużo wytrwałości i dalszych sukcesów zawodowych.